Pomimo faktu, że wojska niemieckie na zachodzie zajęły połowę Francji, na wschodzie maszerowały na Tbilisi, to naciskani na frontach i blokowani przez Anglików z morza Niemcy byli bliscy agonii. Handel morski zamarł w 1914 roku, a duma Niemiec i wybitnie adorowana przez Kajzera marynarka wojenna w trakcie trwania wojny tylko raz dokonała próby przerwania angielskiej blokady. Konieczne było ożywienie przemysłu. A Krasin oferował surowce. I to w takiej ilości, o jakiej Niemcy nawet nie mogli marzyć. Ilość proponowanych surowców, porównana z raportami agentów, okazała się strategicznymi zapasami Rosji na początku 1917 roku. O Boże, zaproponowali im wszystko, co przemysł rosyjski z takim trudem zgromadził przez cały czas trwania wielkiej wojny? Czy można taką propozycję traktować poważnie? Kim są ci ludzie, którzy w Rosji dorwali się do władzy? Czy to czasem nie jest jakiś przekręt? Czy może ktoś potwierdzić tę propozycję? Proszę. We wszystkich sprawach związanych z zakupem i sprzedażą towarów w Niemczech proszę się zwracać do ambasady bezpośrednio do pana Miężyńskiego. Do człowieka, jak to mawiał Lenin, o nieskazitelnej reputacji. A właśnie w tym czasie Lofe i Miężyński, mimo zmęczenia, zajęci byli odbieraniem licznych transportów przybywających tak drogą lądową, jak i drogą morską na adres ambasady. Niektóre pudła i kontenery kierowano bezpośrednio do Szwajcarii. Parwóz byłby szczęśliwy, gdyby wiedział o wszystkim, lecz takiej wiedzy nie miał. Lenin wyskoczywszy z pod jego opieki. Nie zamierzał dzielić się wszystkimi swoimi planami z byłym mentorem. Niektóre pudła, zaplombowane jako bagaż dyplomatyczny, wcale nie były wypełnione złotem w monetach, sztabkach, wyrobach jubilerskich, dziełach sztuki, platyną czy kamieniami szlachetnymi. Wypełnione były niechlujnie wydrukowanymi w języku niemieckim broszurami i ulotkami wzywającymi robotników i chłopów niemieckich do wywołania. Takiego samego krwawego chaosu, jakim była ogarnięta Rosja. A w niektórych były nawet karabiny. Straszliwa zaraza próbowała się rozprzestrzenić na cały świat. Cytat. Jeśli zajdzie taka możliwość i będziemy mogli zrobić w Niemczech to samo, co zrobiliśmy w Rosji, to nie możemy tego nie zrobić. Tak cynicznie mawiał Radek. A co robił Miężyński? I co spowodowało, że jego szef, Dzierżyński, porzucił łubiankę i nagle znalazł się w Szwajcarii. Chodzi o to, że przyłapano na kradzieży Urickiego i Wołodarskiego. Jak się później wyjaśniło, w owej kradzieży uczestniczył również Zinowiew. Może nic by z tego nie było, ale Parwus zaczął mocno naciskać Lenina. Nie to, żeby Parwus pretendował na stanowisko wodza Światowego Proletariatu, czy też ośmielił się polemizować z Iliczem na łamach gazet. W nawiasie, Parwus dawno przestał myśleć o takim szaleństwie jak partyjne dziennikarstwo. Lecz Lenin nigdy nie zapomniał o swej wdzięczności, jaką jest winien Parwusowi, a także jakie obowiązki wziął na siebie, przejeżdżając w zapieczętowanym wagonie przez będące w stanie wojny Niemcy. I nie bez powodu uważał Parwusa za bardzo niebezpiecznego świadka. Ponadto Parwus był autorem planu, a że plan się udał, to Lenin chciał zostać jego autorem. Ale ten powód nie był najważniejszy. Najważniejsze było to, że parwóz swoją osobą zakrywał wszystkie intymne kontakty z rozległym systemem zachodnich banków, prowadząc swoją własną grę, i nie wiadomo ile z tej gry trafiało do jego kieszeni. W piwnicach Łubianki nazbierało się wystarczająco dużo starych finansistów z doświadczeniem międzynarodowym, Którzy na torturach, częściej bez nich, wydawali wiele globalnych tajemnic finansowych i powiązań, pozwalających przeprowadzić interesy z dużo większym rozmachem, a przy okazji omijając Niemcy. Parwóz i to przewidział, ale to już przeszłość. W obecnej chwili parwóz był nadal potrzebny. Dlatego kwestia o jego eliminacji, choć została podniesiona, była przedwczesna i odłożono ją na bok. Żeby być całkowicie obiektywnym, należy przyznać, że na spotkaniu w Kremlu w dniu 19 lipca 1918 roku, gdy cały świat pierwszy raz obiegła informacja o zabiciu Mikołaja II i jego rodziny, jeśli nawet często pojawiało się nazwisko parwusa, to nie w związku z likwidacją rodziny carskiej, a raczej z powodu jego słynnej frazy, mało i jego doskonałych i słusznych uwag na temat niesystematycznego i niekontrolowanego wywłaszczania, odkąd sam Lenin wrzucił swoje słynne hasło Grabić zagrabione, uważając, że nie należy używać w takich odwołaniach nierosyjskich słów. Słuch. Słuchali, postanowili i wprowadzili czerwony terror. Rozkaz zlikwidować Uryckiego w nawiasie było za co i zainstanizować zamach na samego siebie. Lenin po raz pierwszy w historii ludzkości sankcjonuje masową eksterminację całych grup ludności, określając pozycję społeczną skazanych mrocznym słowem burżuj. Listy potencjalnych ofiar zaczęto tworzyć natychmiast po zamachu. Gdy na osobisty rozkaz Lenina została przeprowadzona rejestracja osób należących do klasy bogatej, obejmująca niemal bez wyjątku ludność całego kraju, zniosła myśl Lenina, niech 90% Rosjan umrze. Wystarczy, jak do światowej rewolucji dożyje 10%. Fraza ta zachwyciła jego wspólników, uważających co prawda, że hiperbola idzie na niespotykaną dotąd skalę. Do tego czasu całe terytorium kontrolowane przez bolszewików było pokryte tak gęstą siecią różnych oddziałów, czeka w nawiasie od tłumacza: wiejskie, miejskie, gminne, kolejowe, wojskowe i jeszcze nie wiadomo jakie oddziały koniec nawiasu że nawet Gazeta Prawna, składająca hołd dla ich pracy, zauważyła z podziwem, że władza rad robotniczych. Jest zamieniana na władzę przez zwyczajek. Do tej złowrogiej sieci obejmującej cały kraj rozesłano z Moskwy instrukcję wyjaśniającą znaczenie ogłoszonego terminu. Nie walczymy przeciw jednostkom. My likwidujemy burżuazję jako klasę. Nie szukajcie w trakcie śledztwa materiałów dowodzących, że oskarżony działał czynem lub słowem przeciw władzy sowieckiej. Pierwsze pytania, które macie mu postawić: jakie jest jego pochodzenie, jakie jest jego wychowanie, jakie jest jego wykształcenie, lub wykonywany zawód? Te pytania powinny określić los oskarżonego. To jest sens i istota czerwonego terroru. Ale znaczenie tych słów było dużo głębsze niż zostało ujęte w tekście oficjalnej instrukcji. Cudzysłów do egzekucji nie potrzebujemy dowodów, ani przesłuchania, ani podejrzeń. Uważamy za konieczne i strzelamy. To wszystko. Pouczał podwładnych Dzierżyński, wyraźnie dając do zrozumienia, że wydarzenia należy rozpatrywać znacznie szerzej niż tylko wyniszczenie bogatej klasy. To dotyczyło narodów całości. Równolegle z ogłoszeniem czerwonego terroru Zostaje ogłoszony słynny rozkaz o zakładnikach, który mówi, cudzysłów, spośród burżujów i oficerów należy wziąć znaczną liczbę zakładników. Przy najmniejszej próbie oporu lub ruchu w kierunku środowisk Białej Gwardii należy zastosować bezdyskusyjnie masową egzekucję. Terror natychmiast przybiera postać nieokiełznanej krwawej rzezi. W kraju na wiele lat zapanował straszny i wielostronny chaos, którego płody odczuwamy do dziś. Lecz jeśli jeszcze głębiej spojrzeć, to czerwony terror był kolejnym przedsięwzięciem finansowym bolszewików, cierpiących z faktu, że ludność posiada jeszcze jakieś pieniądze, które nie zostały oddane do banku. Nocą do wszystkich mieszkań, zamieszkałych przez osoby, które miały nieszczęście przed rewolucją być szlachtą, kupcami, prawnikami, oficerami, a w tym czasie burżujami, wdzierali się uzbrojeni po zęby bolszewicy, przeprowadzali szczegółową rewizję, zabierali pieniądze i cenne rzeczy, mieszkańców wyciągali z domów w jednej koszuli, nie patrząc na płeć, na wiek ani nawet na stan zdrowia, nawet umierających na tyfu, sadzali pod strażą. Na przygotowane wozy i wywozili za miasto. Część głównie młodych i zdrowych mężczyzn zabijali na miejscu, pozostałych zapychali do więzień i obozów koncentracyjnych. Młode kobiety gwałcili, po czym najczęściej je zabijali. Własność burżujów konfiskowano rzekomo w celu rozdania robotnikom. A co dostali robotnicy, gdy masowe egzekucje strajkujących odbywały się już w całym kraju? A to, co dostali później, to znaczy nawet nie ma o czym mówić. Oddawali złoto i klejnoty. W nawiasie do rąk bezpośrednich wykonawców przylepiało się do 15%. Książki, rękopisy, projekty, bezcenne archiwa zostały po prostu wyrzucone, a reszta częściowo przywłaszczona, a częściowo odsprzedana spekulantom, których razem ze sprzedającymi łapano i rozstrzeliwano. Wszystko to w takim czy innym wariancie odbywało się w całym kraju i to był najniższy poziom grabieży. Poziom wyżej miał solidniejszą podstawę. Człowiekowi, który mógł mieć duże pieniądze ukryte w obcym banku, mówiono otwarcie, że skoro ma zostać zlikwidowany na mocy pochodzenia, wykształcenia czy wykonywanej pracy i nie ma innego wyjścia, to humanitarna władza. Postępując wbrew sobie, oczywiście, oferuje mu życie, wolność i wyjazd za granicę w zamian za nieznaczną kwotę 400 tysięcy rubli w złocie lub ich równowartości w innej walucie. Ci, którzy od razu się zgadzali i wskazali miejsce przechowywania kosztowności, byli rozstrzelani za ukrywanie bogactwa. Tych, którzy uparcie milczeli, poddawano średniowiecznym torturom. Na jego oczach torturowano członków jego rodziny, a następnie, bez względu na rezultat przesłuchania, rozstrzeliwali wraz z całą rodziną. Tych, którzy oddawali stopniowo, trzymano w więzieniu do 1934 roku, powoli wyciskając z nich miliony. Ale bądźmy obiektywni, niektórych wypuszczali, albo kwoty były niewiarygodnie wielkie, a korupcja już tak pochłonęła rycerzy rewolucji. Że nie byli w stanie przezwyciężyć pokusy. Wyjątkowa pod tym względem była Piotr Grodzka, Czeka i jej rewolucyjna filia w krąsztadzie, na czele z już nam znanym księciem Andronikowem. Po likwidacji Uryckiego w kolebce rewolucji rządził gleb Boki. Ulubieniec Dzierżyńskiego, który po mistrzowsku zorganizowanym zamachu na swojego byłego szefa Uryckiego, zaczął się szybko piąć po drabinie kariery. Jego umiejętność wyciągania pieniędzy od zakładników wzbudzała podziw i zazdrość w samej Moskwie. To on wpadł na genialny pomysł, aby zwierzęta w zoo w stolicy karmić mięsem rozstrzelanych. Egzotyczne zwierzęta były drogie i mieli nadzieję, że komuś na koniec jeszcze je sprzedadzą. Ale oczywiście nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że z Piotrogrodu za łapówki zaczęli wypuszczać zakładników. W Moskwie dowiedziano się o tym procederze z doniesienia słynnej Jakowlewny, zastępczyni Glebaboki. Wyjaśniono, że w dawnej stolicy imperium przeprowadzane są tajne operacje. Zakładników aresztuje się w tajemnicy, przetrzymuje się ich w konspiracyjnych mieszkaniach, dogadują się z nimi o wykupieniu się, w nawiasie są to kwoty astronomiczne, a potem przemyca się ich za fińską granicę. Otrzymane pieniądze nigdzie nie są księgowane. W taki sposób udało się uciec wielu osobom, których w żadnym przypadku nie należało wypuszczać z kraju. Teraz, pisała jako prowadzone są tajne negocjacje w twierdzy Pawłowskiej z byłym wielkim kniaziem Mikołajem Michajłowiczem, Dmitrem Konstantynowiczem i Pawłem Aleksandrowiczem, którym za ogromną łapówkę obiecano wolność i wyjazd za granicą. Przekazano znaczną część umówionej łapówki, za którą już przerzucono za granicę rodzinę byłego wielkiego kniazia Aleksandra Michajłowicza z żoną Ksenią Aleksandrowną, jest to siostra byłego cara i sześciorgiem dzieci. Bracia zdecydowali, że jako mający dużo dzieci, on musi ratować się pierwszym. Z donosu można wywnioskować. W Piotrogradzie jest realizowany kontrrewolucyjny spisek, mający na celu uzyskanie osobistych korzyści. Wybuchł straszliwy skandal. Wszystkich wielkich kniaziów natychmiast rozstrzelano. Śledztwo szybko przeprowadzono według bezpośrednich instrukcji Lenina. Wykazało ono, że w proceder tzw. tajnej operacji zaangażowane jest szefostwo Czeka na czele z Dzierżyńskim. Dzierżyński, Boki i jeszcze wiele innych osób zostało czasowo odsunięte ze swoich stanowisk. Lenin wydzierał się na Dzierżyńskiego, grożąc mu rozgonieniem czeka na cztery wiatry. Dzierżyński uśmiechał się grymaśnie, rozumiejąc żart. Wszystko udało się zwalić na stryłoczników. W Piotrogrodzie, na oczach wszystkich, został aresztowany szef jednego z rejonowych czeka. Nie kto inny, jak sam Kozyjaw. Aresztowano go w zakonspirowanym mieszkaniu, w chwili, gdy wymieniał z jakimś obcokrajowcem wyroby jubilerskie na funty szterlingi. Osądzono go publicznie przed Sądem Rewolucyjnym. W akcie oskarżenia wymieniono liczne jego przestępstwo. Okazało się, że towarzysz Kozyriew upadł tak nisko, że pozwolił sobie na kradzież złotych talerzy, łyżek i widelców ze stołówki czeka. Oczywiście w akcie oskarżenia nikt nie ośmielił się zapytać, jak na stołówkę czeka trafiły złote talerze, łyżki i widelce. Do Niemiec cały czas płynęła rzeka bogactwa. Bogactwo z Rosji pompowano do rozległej sieci zachodnich banków. W Rosji została tylko krew, a najważniejsze bogactwo kraju, jego inicjatywa, przedsiębiorczość, talent i pracowitość obywateli było zrzucane dziesiątkami tysięcy do mogił. Niech ktoś spróbuje protestować, że gang przestępców, który zajął cały kraj, Miał inne intencje niż rabowanie i unicestwienie. Pedantyczni Niemcy dokładnie rozważyli ilość towaru, który zostanie wywieziony z Sowdepi, w nawiasie Rada Deputatów, do upadku Niemiec, który miał miejsce w 1918 roku. Dwa miliony pudów cukru, pud rosyjska miara wagi równa i 16,3 kg, 6132 132 wagony chleba osiemset czterdzieści jeden wagonów drewna, 2 miliony pudów lnu, tysiąc dwieście wagonów mięsa, 294 wagony futer i tak dalej. Z wdzięczności Niemcy otworzyli drogę dla wojsk internacjonalistów na Don. Niemcy zabezpieczyli flanki, a armia internacjonalistów wtargnęła na tereny dońskiej armii. Mieli dokładne instrukcje podpisane przez Lenina i Spierdłowa: rozwiązać problemy z Kozakami poprzez totalną i bezwzględną eksterminację, przeprowadzić masowy terror skierowany przeciw bogatym Kozakom, wybić bez wyjątku, rozstrzelać każdego, u którego zostanie znaleziona broń w nawiasie, w każdym domu kozackim była broń. Całe pieniądze i wartościowe rzeczy podlegają konfiskacie. Należy je zabrać i skatalogować. W tym czasie biedaczek Hitler przebywał w szpitalu, próbując dojść do siebie po angielskim ataku chemicznym. W listopadzie 1918 roku upadły i skapitulowały Niemcy. Lecz nim to nastąpiło, to za rozprzestrzenianie. Propagandowych ulotek wydalono z Berlina bolszewickiego ambasadora Loffe. Wkrótce jednak wrócił i nie rozdawał ulotek, a strzelby na dziedzińcu sowieckiej ambasady. Warunki kapitulacji podyktowane przez zachodnich sojuszników nakazywały Niemcom natychmiastowe wycofanie wszystkich wojsk do Niemiec. W nocy 3 listopada 1918 roku niemiecki ambasador w Piotrogrodzie złożył pożegnalną wizytę Zinowiewowi. Przez ostatni rok obaj mocno się napracowali. Tylko wtrącenie się Lenina, który chciał uniknąć międzynarodowego skandalu, gdyż Zinowiew był szefem kominternu, pomogło mu wyplątać się z Piotrogrodzkich afer z Andronikowem, Ulickim i Wołodarskim, w których Zinowiew unożany był po uszy. Pożegnanie było nieco nerwowe. Spotkanie było zakończeniem świetnie przygotowanej i skoordynowanej operacji która przyniosła fantastyczne korzyści obu stronom. Jeszcze istniała utrzymana przez żelaznych grenadierów von der Holsta linia komunikacyjna przez kraje nadbałtyckie, choć nikt nie miał wątpliwości, że zbliża się koniec. W takich warunkach nawet von der Holst nie był w stanie tego zmienić. Przyszłość i los Niemiec rysowały się w czarnych kolorach. Jeszcze bardziej nieprzewidywalny był los bolszewików. Bo co mieli dalej robić, gdy zostali pozbawieni niemieckiego wsparcia? Niemcy wykonali gigantyczną pracę, zakłócając wszelkie próby zorganizowania przez ogłupiałe rosyjskie społeczeństwo wystąpienia przeciwko bolszewikom. Skutecznie rozbili powstający potężny sojusz kozaków dońskich, kozaków z Kubania i armię ochotniczą. Niemcy zamierzali znosić na Kremlu bolszewików tylko do końca wojny, którą mieli nadzieję zakończyć, jeśli nie zwycięstwem. To wygodnym dla siebie pokojem. Z drugiej strony, Kreml miał już gwarancję od Liebenharta i Luksemburg, że Niemcy w najbliższych dniach spłyną krwią i zostaną zrzucone w taką otchłań, w jaką wpadła Rosja. Dlatego plan ucieczki do Niemiec pozostał prawie niezmieniony. Stworzony w 1917 roku, zakładał niemal mistyczne, natychmiastowe zniknięcie, i dwa razy prawie został wprowadzony w życie. Pierwszy raz po zabójstwie niemieckiego ambasadora Mirbacha, gdy spodziewano się wejścia Niemców do Moskwy, ponieważ słusznie uważano, że cierpliwość Niemców już się skończyła. I drugi raz, gdy dowiedziano się o angielskim desancie w archangelsku, bo nie było wojsk do obrony przed nimi. Brytyjczycy, nie wiedząc jaką panikę wywołali na Kremlu, nie zamierzali atakować. Ich zadaniem było przejęcie kontroli nad ogromną ilością broni, nagromadzoną w porcie w Archangielsku w czasie wojny. Obawiali się, że bolszewicy przekażą tę broń Niemcom. Ogłoszenie okresu ostrzegawczego po raz trzeci spowodowało pełną mobilizację do ucieczki, bo kto wiedział, co się stanie po wyjściu wojsk niemieckich. Niemiecki ambasador, jak przystało na dyplomatę, przed wyjazdem, w rozmowie z Zinowiem wyraził żal, że nastał koniec tak płodnej współpracy, jaka była pomiędzy rządami Niemiec i RSFSR w ciągu ostatniego roku. Impertynencki Zynowiew, nie uważał za konieczne trzymać ram etykiety dyplomatycznej, którą zresztą nie znał, odpowiedział ambasadorowi językiem hersońskich handlarzy, którzy wyedukowali część rewolucjonistów z kominternu. Cudzysłów: A czego my mamy żałować? Tyle, żeście nachapali dzięki pokojowi Brzeskiemu, że powinniście być zadowoleni. Stara kajzerowska szkoła dyplomacji najbardziej ceniła w swoich wychowankach żelazną dyscyplinę i cierpliwość. Ambasador powstrzymał się odciętej riposty, bo nie mógł wyjść poza ramy protokołu dyplomatycznego odpowiadając Zinowiewowi. Jeszcze nie wiemy, komu pokój w Brześciu przyniesie więcej korzyści. Wam czy nam? Tymi słowami zakończyli spotkanie. Odejście Niemców zainspirowało do działania antybolszewickie siły oporu. Słaby, rozproszony i prawie bezbronny ruch oporu, powstrzymywany przez niemieckie bagnety i nieporozumienia sojuszników, podjął desperacką próbę zrzucenia z siebie, zrzucenia z Rosji straszliwego bolszewickiego jarzma. Dzielnie, manewrując niewielkimi siłami, Garstka byłych carskich oficerów rozpoczęła szybki atak na zajęte przez bolszewików tereny środkowo wschodniej Rosji. Niestety bakcyl bolszewizmu toczył zarówno białą armię od środka, jak i jej tyły. Lenin precyzyjnie wyraził się o tym bakcylu słowami. Rosję mam gdzieś, bo jestem bolszewikiem. W połączeniu z uniwersalnymi hasłami o równości zaraził i te słoje rosyjskiego społeczeństwa. Które już objęły dekret Lenina o wrogiej klasie, nakazując bezlitosne wyniszczenie tych klas. Generał Danikin z goryczą wspomina, cytat: Spekulacja osiągnęła nadzwyczajne rozmiary, wciągnęła w swoje błędne koło ludzi z różnych kręgów społecznych, partii i zawodów. Nie ma wątpliwości, że to nie ludzie, a ogólne zjawisko zakorzenionej w nich bezczynności wysokie koszty i nierozerwalnie z tym związana spekulacja. Została ona spowodowana załamaniem się systemu monetarnego, spadkiem siły roboczej i wieloma innymi czynnikami materialnymi i moralnymi, które wywołała wojna i rewolucja. Defraudacja, malwersacje i przekupstwo stały się powszechne, całe dziedziny życia cierpiały z tego powodu. Tak więc transport kolejowy stał się dosłownie wizytówką jego pracowników. Przejazd lub wysłanie towaru pociągiem w normalny sposób było prawie niemożliwe. Bardzo duża część społeczeństwa brała udział w nadużywaniu darmowych biletów. Pośród wykorzystujących ten proceder byli na przykład redaktorzy tak demokratycznego pisma jak ojczyzna. I jedna z większych organizacji charytatywnych, która wyprzedawała kupcom. Przewidziany dla jej potrzeb w ramach umowy darmowe bilety, sprzedając je z 25%owym zyskiem. Rząd doński rozpaczliwie oczekując na dostawę chleba z kubania w nawiasie. Jest to cytat, gdzie autor podaje tylko inicjały i B. Na donie po półrocznej okupacji bolszewickiej brakowało chleba, na donie. Na donie, który karmił pół świata. Zleciło jego zakup biznesmenowi mołdawskiemu. Chleb faktycznie zaczął napływać w ogromnych ilościach. Niestety, przy tym był bardzo drogi, co bardzo obciążało rządowy skarbiec. W tym przypadku cały Kubań, cały transport kolejowy był opanowany przez kontrahentów mołdawskiego, którzy podatkami i łapówkami otwarcie płacili całej administracji. Od prostego robotnika kolejowego po gminnego pisarza. Proceder kwitł bezkarnie. Rada Kubania na swoim posiedzeniu podniosła problem skorumpowanej administracji. Wydaje mi się jednak, że lament Rady był niedokładny. Bluźniercy uzupełniali siebie wzajemnie na ogólnym forum ponadczasowości. Tradycja bezprawia przenikała do codziennego życia, powodując pojawienie się wielu dużych i małych awanturników, oszustów. W miastach szerzyło się pijaństwo, szaleństwo deprawacja i w to zdemoralizowane gniazdo rzucili się oficerowie wracający z frontu. Cudzysłów. Życie, warte tylko grosz, ale każdy przeżyty dzień jest mój. To była uczta podczas zarazy, ale nawet w takich warunkach uzdolniony rosyjski dowódca początku wieku odważnie i szybko poprowadził swoje wojska na Moskwę. Armia generała Danikina u szczytu swojej potęgi nigdy nie przekroczyła 150 tysięcy osób. I mimo stosunkowo niewielkiego w porównaniu z bolszewikami stanu, w ciągu kilku miesięcy oczyściła z bolszewików ogromne terytorium. Wyzwoliła Charków, Połtawę, Kijów w nawiasie: Niemcy, wycofując się, łaskawie oddali Kijów Leninowi. Zdobyła Woronerz i miasto Orzeł po czym wojska Denikina wstrzymały się w celu przegrupowania sił, po którym Denikin skierował na Moskwę konny korpus kozackiego generała Momontowa, liczący 7 tysięcy szabel. W rozkazie Momontow miał dokładnie określone zadanie. Cytat. Zorganizowanie władzy na bazie nastrojów antybolszewickich, przygotowanie ataku na Moskwę, oczyszczenie tyłów z wojsk bolszewickich i kontrolowanie linii komunikacyjnych w kierunku na Moskwę, w celu zabezpieczenia wspólnego uderzenia armii na ustalonych kierunkach. Konnica Mamontowa bez trudu przerwała front czerwonych internacjonalistów i ruszyła w kierunku dawnej stolicy Rosji. W każdym mieście, w każdej zamieszkałej osadzie ludzkiej, piwnice czeka i komitetów rewolucyjnych otwierały przed kozakami bajeczne jaskinie alibaby złoto. Kamienie szlachetne, biżuterię, złote monety, złote sztaby, dzieła sztuki. Kozaków ogarnęła gorączka złota. Natychmiast zapomniano o postawionych zadaniach. Zamiast jechać na Moskwę, Mamontow, prawie nie napotykając oporu, wyczyścił piwnice Czeka i RWK. Obóz Mamontowców, według naocznych świadków, rozciągał się na długości 60 kilometrów. Gdy obładowani łupem kozacy zawrócili, to wcale nie z zamiarem połączenia swoich wojsk z armią Denikina. Oni po prostu wrócili do domu nad Don. Wydawało się, że wróciły chwalebne czasy XVI-XVII wieku, gdy to wolni kozacy wypuszczali się na wyprawy i wracali w rodzinne strony z bogatym łupem. Kozacy korpusu Mamontowa, rozbiegając się po swoich domostwach, odsłonili flankę armii. W Nowoczerkasku, na powitanie korpusu Mamontowa, z radością dzwoniły dzwony miejscowej katedry. Dziarski generał przyprowadził ze sobą dwa tysiące kozaków, pięć tysięcy uciekło z korpusu w drodze do Nowoczerkaska. Radość w mieście zapanowała nie do opisania. Generał Mamontow ze swojej doli ofiarował dziewięćdziesiąt pudów złota. Przypomnę, jeden pud to 16,3 kg. Nadzwony i krzyże dla Nowoczerkarskich Cerkwi. W nawiasie. Ktoś by powiedział, że całe złoto powinno należeć do wieśniaków. Do 1941 roku Czeka i NKWD wyciskało z byłych mamontowców to złoto razem z kiszkami. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Zrobią rejestr wszystkich mamontowców wielu dosięgnął nawet za granicą. Mamontow miał ogromne szczęście, bo szybko zmarł i nie dowiedział się, że podnosząc rękę na złoto partii, pogrzebał białych. W kazaniu czerwony terror szalał około ośmiu miesięcy, przyczyniając się do napełnienia partyjnego skarbca. Ale zostali zmuszeni do ucieczki z kazania i to w takim tempie, że nie zdążyli ze sobą nic zabrać. Ledwo im starczyło czasu na zabicie wszystkich aresztowanych zakładników. Złoto zostało złożone w rozległych piwnicach lokalnego banku. Piwnice i lochy czeka, w których można było złożyć złoto, były zawalone trupami. Przez prawie cztery godziny, pomiędzy odejściem bolszewików a wejściem białych, tłum wdarł się do banku i grabił złożony w nich skarb. Wyłamując drzwi i łamiąc kości jeden drugiemu, Krzycząc i zadeptując każdego, kto upadł na podłogę wąskiej klatki schodowej wiodącej do bankowego skarbca, dziki, brutalny tłum rzucił się na stosy złota i szlachetnych kamieni. Złote monety i klejnoty wynosili w wiadrach, czapkach, butach, z koszul robili węzełki i w końcu po prostu w garściach. Taka spontaniczna grabież, w odróżnieniu od grabieży Lenina, różni się tym, że dużo nie udźwigniesz. Białe wojsko, wystrzałami rozegnało tłum. Wzięło pod ochronę budynek banku i znajdujące się w nim złoto, które zostało zabrane przez Kołczaka i które zaginęło, jak i wszelki ślad po tym złocie. W tych nielicznych miastach zajętych przez armię Kołczaka admirał zebrał 8 870 pudów złota, to znaczy 142 tony. Część tego złota wydano na zakup broni, a część, kołczak, wywiózł za granicę, gdzie zostało skradzione. W Moskwie panowała panika. Niemniejsza panika panowała w Piotrogrodzie, do którego z południa zbliżał się z niewielką armią, w połowie składającą się z gimnazjalistów generał Judenicz. W pośpiechu rozstrzeliwano tych, których do tej pory jeszcze nie zdążyli rozstrzelać. Rozstrzeliwano całe rodziny. Cytat. Niech długo nas pamiętają, jeśli zwyciężą. Zinowiew umierał ze strachu. By go podtrzymać na duchu, Lenin słał mu telegramy. Należy uzbroić robotników i rzucić ich na Judenicza, stawiając za ich plecami karabiny internacjonalistów, żeby nie myśleli o odwrocie. Z rodzin zmobilizowanych oficerów wziąć zakładników. Uprzedzając ich, że cała rodzina zostanie zastrzelona, jeśli Judenicz nie zostanie powstrzymany, rozstrzeliwać wszystkich, szczególnie byłych wyższych oficerów i urzędników, nie patrząc na ich wiek. Pieniędzy nie mają, a zagrożenie stwarzają. W wieży tej masakry zastrzelono wspaniałych rosyjskich oficerów marynarki wojennej i naukowców: admirał Skrydłow, Jesen, Stackelberg, Bachrev. I raz wozow. Ale perspektywa przegranej nie mogła zostać zrekompensowana jedynie masowymi morderstwami. Podjęto i inne działania. Na początku robiono wszystko jak zwykle po amatorsku. Do bogatego kiedyś zakładnika, drżącemu ze strachu przed rozstrzelaniem, przychodzili z propozycją o sprzedaży nieruchomości innej osobie, z reguły cudzoziemcowi. Odpowiednie dokumenty zostały wystawione. Obie strony złożyły podpisy. Przystawiono urzędowe pieczęcie, świadczące o tym, że ta nieruchomość w nawiasie fabryka, sklep, statek, wydawnictwo i tym podobne, już znacjonalizowana, nikt wcześniej o tym nie wspomniał, jest sprzedana. A zakładnik, idący na śmierć, nie zadawał takich pytań, gdy mu obiecywali życie za sprzedanie już znacjonalizowanej własności. Następnie zakładnika rozstrzeliwano, a wszystkie dokumenty o nim znikały, i wyglądało na to, że on sam przepadł gdzieś bez wieści. Zaś wszystkie prawa na jego własność przechodziły na kogoś innego. W ten sposób bolszewicy planowali, mówiąc ówczesnym językiem, wejść na rynek drogą prywatyzacji cudzej własności. Załóżmy, że Białym udałoby się wygrać. To w pierwszej kolejności staraliby się ustabilizować gospodarkę i wszelkie fabryki będące w prywatnych rękach. Wtedy okazałoby się, że właścicielem jest nikomu wcześniej nieznany pan N. Choć wszyscy pamiętali, że właścicielem fabryki wcześniej był kupiec Parmonow. Pan N. pokazałby wtedy umowę zakupu, według której kupiec Parmonow sprzedał mu fabrykę jeszcze w 1916 roku. A dlaczego nikt o tym nie wiedział? Ha, Bo to była tajemnica handlowa. Sprawa wygląda tak, że były właściciel popadł w tarapaty finansowe i nie chciał tego ogłaszać. A gdzie teraz jest były właściciel? Nie wiadomo, pan N oświadcza, że po podpisaniu umowy Parmonow wyjechał z Rosji nie wiadomo dokąd i on go nie widział od 1916 roku. A wiadomo, jakie to były czasy. Wszystkich gdzieś wywiało. Cudzysłów. Istnieją jednak dane, że Parmonow został zatrzymany przez bolszewików i wraz z całą rodziną rozstrzelany. Cudzysłów. Mój Boże, jakie to bestie, jaki to był wspaniały człowiek! Oczywiście, zeznania miałyby luki i byłyby niepełne. Możliwe, że cwani dziennikarze przedstawiliby wersję podobnej operacji, znaleźliby świadków, ukazali opinii społecznej. Że cała ekonomika kraju znajduje się w łapach bolszewickich agentów, a w większości wypadków nie ma na to dowodów. Po co więc z tego powodu niszczyć własną gospodarkę? Wszystko działa i jest OK. A przekonania polityczne właścicieli to sprawa drugorzędna. Nieco później, gdy w Czeka pojawił się dział grafologów i fałszerzy, zakładnikom już nie proponowano zawarcia umowy sprzedaży. Ich bez zbędnych ceregieli rozstrzeliwano. Wszystkie dokumenty były wypełniane we własnym zakresie i to z najwyższym profesjonalizmem. Stworzono ogromną ilość fałszywych ksiąg bankowych, weksli, umów, pożyczek, umów handlowych. Fałszywki były datowane od 1912 roku. Widniały na nich podpisy znanych osób, z których część umarła śmiercią naturalną, a pozostałych unicestwili bolszewicy. Przy czym warto wspomnieć, że tych ludzi unicestwiali nie tylko z rodziną. Często w takiej sytuacji życie tracili też ich najbliżsi pracownicy, gdy udało się oczywiście ich złapać. Wszystko to zostało przygotowane na wypadek upadku reżimu i ucieczki z kraju. Bo bolszewicy przez całe 74 lata rządów nie byli pewni jutrzejszego dnia, dziwiąc się więcej od innych, że jeszcze ich nie strącono z piedestału. Modernizując i dopasowując plan działania do bieżącej sytuacji, co im pozwoliło dotrwać do dzisiaj. Niestety, jednak reżim upadł. W Rosji nie ma domu, w którym byśmy bezpośrednio lub pośrednio nie zabili matki, ojca, brata, córki, syna lub innego bliskiego człowieka, dziwił się Bucharyn. I mimo tego, Feliks spokojnie, prawie bez ochrony, pieszo, nawet w nocy. Spacerował po Moskwie. Gdy mu zabraniamy podobnych wyczynów, on śmieje się z pogardą i mówi, co? Nie odważą się, syny. I ma rację. Nie odważą się. Dziwny kraj, a i wydarzenia w nim zachodzące były niesamowite. Z zagranicy do Moskwy przychodziły zaszyfrowane depesze następującej treści. Udało się rozszyfrować konto w banku Kraus Funk? w Brnie dla numeru BC3400017ZT na rachunku jest 1 800 000 franków szwajcarskich należących do Parfenowa Mikołaja Pantylejewicza udziałowca firmy Kaukaz i Merkury Nie udało się ustalić hasła do tego konta Kerd Nic dziwnego że Djorżyński pojechał do Szwajcarii a i Parwus próbował tam coś zdziałać. Banki przyjmowały nie tylko pochlapane krwią złoto, ale dawały czeka na miary na swoich klientów. Bo takie dane, jak numer konta i kwota złożona na nim, mogą zostać udostępnione tylko przez pracownika banku. W szyfrogramie do numeru konta dołączono jeszcze informację Parfionow Mikołaj Pantylejew, inżynier budowy mostów i przemysłowiec. Udziałowiec Towarzystwa Żeglugowego. Obecnie znajduje się w Kijowie U Białych. Nic to, poczekamy. Nigdzie nam gołąbeczku nie uciekniesz, sam nam powiesz hasło i wszystko, co będzie nam potrzebne do wypłacenia pieniędzy. I za granicą cię dosięgniemy, jeśli będzie taka potrzeba. I faktycznie wszyscy, którzy w jakiś sposób kontaktowali się z przywódcami nowej władzy. Chodzili z kieszeniami wypchanymi dolarami lub inną walutą czy złotymi monetami. Choć z jakiegoś powodu w tamtych czasach nie do końca było wiadomo, kto mógł mieć te pełne kieszenie, a kto nie. Z obcą walutą wpadł nawet słynny maszynista, legendarnego parowozu numer 293 kolei fińskiej Jaława, który dostarczył Lenina do Piotrogrodu w przeddzień przewrotu za przechowanie obcej waluty i dużej ilości złota dublujące się dekrety przewidywały rozstrzelanie bez procesu i świadków jeśli miało się dużo szczęścia to była tylko konfiskata ratować maszynistę musiał osobiście lenin w notatce do znanego czekisty unschlichta wódz światowego proletariatu pisze cudzysłów, Towarzysza Jaławę znam osobiście od 1917 roku i potwierdzam jego niewątpliwą uczciwość, i proszę natychmiast zwrócić mu odebrane pieniądze. Proszę przysłać mi na piśmie kopię wykonania polecenia i z nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie. Po drugie, proszę o przesłanie mi wszystkich dokumentów dotyczących rewizji u Towarzysza Jaławy. Z komunistycznymi pozdrowieniami, Lenin. Do towarzysza Lenina, pilnie telegrafuje Unschlicht. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obca waluta podlega konfiskacie, co prawdopodobnie już zrobiła Piotr Grodzka Czeka. Czas i miejsce aresztu nie zostało wskazane, co ma związek z trybem wypełnienia waszego polecenia. Z komunistycznym pozdrowieniem, Unschlicht. W kolejnym telegramie Lenin pisze Ten Gorbunow, zrelacjonuj mi wynik 1. Czy zwrócono pieniądze? 2. Jaką karę otrzymał Jaława i kiedy ją zakończy? Lenin. Na to żądanie kierownictwo wuczeka odpowiedziało, że Jaławie zwrócono wszystko poza złotem srebrem i obcą walutą. Tak więc złoty kurier Jaława. Wywożący złoto do skandynawskich banków został złapany na kradzieży, bo z przewożonych towarów coś mu się przylepiło do rąk. I oczywiście zostało to u niego znalezione i skonfiskowane. Nie wszyscy mający dawne zasługi wymigali się aresztem i konfiskatą. Nie udała się ta sztuka legendarnemu przewodniczącemu krąsztackiej czeki kniaziowi Andronikowi. Kradł kniaż na wielką skalę. Ale i robotą wykonywał też potężną. Oprócz wysyłania towarów do Niemiec, Skandynawii i dalej do Stanów Zjednoczonych przez Kronstadt, miał jeszcze czas na zajmowanie się aresztantami w słynnych więzieniach krąsztadu, gdzie wysyłano szczególnie zatwardziałych, niechcących oddać swej fortuny, podpisując umowy sprzedaży. Podawać numerów kont i haseł. Były kniaź z każdym z nich pracował indywidualnie, wyciskając z nich wszystko. Lecz nie wszystko przekazywał dowództwu, tworząc własną, zaszyfrowaną kartotekę. Dwukrotnie udało mu się wykręcić ze sprawy Ulickiego i ze sprawy Boki, zręcznie przerzucając pieniądze na własne tajne konta w dwóch bankach w Szwajcarii i w Szwecji. Ale w swojej naiwności nie domyślał się, że banki przekazały na Kreml tajne informacje. Arcyważne i konspiracyjne zadania wykonywał gniaźdź czekista tak przed, jak i po rewolucji. Mianowany do czeka z rekomendacji Lenina i Dzierżyńskiego, Andronikow doskonale wiedział, gdzie i z jakim ładunkiem wypływają z Kronstadu w mglistą dal Bałtyku statki pod dziwnymi banderami a kiedy i bez nich. Dlatego po upadku Niemiec przyszła jego godzina. Ale załatwić takiego człowieka jak kniaż wcale nie było łatwo. W Czeka cieszył się dużym autorytetem, więc działać trzeba było arcydelikatnie. Do takich działań Lenin miał niewielki zespół wykonawców, wchodzący w skład SNK, Rada Komisarzy Ludowych RFSRR i nie mających żadnego związku z czeka. Grupa ta zajmowała się rozgrywkami wewnątrzpartyjnymi, gdy sprawy dotyczyły bolszewików z długim, przedrewolucyjnym stażem. Coś w rodzaju komisji kontroli partii, ale z dużo większymi pełnomocnictwami. Sprawa Kniazia nie poszła po linii czeka, ale po linii partyjnej, w związku z czym Lenin wysłał tajny list Zinowiewowi do Piotrogrodu następującej treści: Towarzysz Zinowiew. Proszę o wyznaczenie partyjnych, doświadczonych i absolutnie niezawodnych towarzyszy, aby zbadać zachowanie byłego kniazia Andronikowa, w nawiasie, przyjaciela Rasputina, Dubrowina i tak dalej, pracującego w czeka w Krąsztadzie. przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierz Ulianow Lenin. Byłemu kniaziowi wszyscy wypominali i przyjaźń z Rasputinem, i z Dubrowinem, i służbę w synodzie, i kontakty z Carskim Pałacem, a rozstrzelali go, co jest najbardziej interesujące, za szpiegostwo na rzecz Niemiec. 1 marca 1919 roku w Moskwie miał miejsce zjazd Partii Lewych Socjaldemokratów, który 4 marca ogłosił się pierwszym kongresem Kominternu. Poszukiwacze przygód z całego świata rozdzielani podziwem i zazdrością rzucili się do Moskwy w nadziei zagarnięcia dla siebie jakiejś doli, z niespotykanego dotąd na skalę światową rabunku i zdobycia doświadczenia do podobnego unicestwiania swoich krajów. Lenin nigdy nie ukrywał swoich planów dominacji nad światem i był w szoku cudzysłów. Nigdy nie ukrywaliśmy, że nasza rewolucja to tylko początek. Że doprowadzi do zwycięskiego końca tylko wtedy, gdy rozpalimy cały świat rewolucyjnym ogniem. Po ukrzepieniu władzy Sowietów, zaczęliśmy szukać rozwiązań do wprowadzenia na całym świecie formy dyktatury proletariatu. Nasza działalność ma na celu wywołanie światowej rewolucji i stworzenie światowej republiki rad. Walka międzynarodowego proletariatu z burżuazją. Powinna mieć charakter szalonej i okrutnej walki klasowej. Tylko idiota nie rozumie, że teraz, 1919 rok, w Rosji i na całym świecie zaczyna już kiełkować wojna domowa. Wojna proletariatu z burżuazją. W wojnie domowej klasa uciśniona czyni wysiłki, aby unicestwić uciskającą klasę do końca unicestwić ekonomicznie warunki istnienia tej klasy. Jak można było nie pojechać do Moskwy na wezwanie do globalnego rabunku? 5 marca 1919 roku odbyło się na Kremlu przyjęcie na cześć delegatów kongresu. Jasne światło elektryczne zalewało stare mury pałacowych ścian. Stoły uginały się od potraw. Dania z kawiorem Jesiotry gotowane w całości, ogromna bieługa zajmująca jedną trzecią stołu, prosiaki, ananasy i winogrona, stare wina mające na etykietach pieczątki prywatnych kolekcji, włączając w to i carskie piwnice. Lenin osobiście podpisał specjalną przepustkę na te delikatesy, nakazując Gorbunowowi pobrać te wszystkie towary z magazynu Rady Komisarzy Narodowych. Kawior 110 pudów, prosięta 800 sztuk, czerwona ryba, w nawiasie, jest to wspólna nazwa dla ryb rodzin jesiotrowatych. 200 pudów, eleganckie garnitury deputowanych i gołe ramiona kobiet ubranych zgodnie z najnowszym krzykiem europejskiej mody kontrastowały z surowymi kurtkami komisarzy ludowych tworząc dodatkową egzotykę dając zarazem do zrozumienia wszystkim zgromadzonym że światowa rewolucja nie jest taka zła i warto dla niej podjąć pewne ryzyko tym bardziej że już je przetestowano w Rosji w wykrwawionym i splądrowanym kraju wybuch głód stwierdzono przypadki kanibalizmu Miały miejsce masowe egzekucje bez śledztwa i sądu. Do butyrskiego więzienia w Moskwie zwożono dzieci bogatej klasy w celu całkowitej eksterminacji. Szalała epidemia tyfusu i duru brzusznego. Żywcem gnili zakładnicy. Wyludnione budynki bez ogrzewania i prądu wystawały z zaśnieżonych ulic. A tutaj powstało najbardziej znane zazerkale. Zadelkale to jest po drugiej stronie lustra. Małe państewko z już zbudowanym komunizmem na gruzach Rosji, utajnione i chronione bardziej niż wszystkie tajemnice państwowe i wojskowe razem wzięte. I żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że walka o szczęście klasy robotniczej przynosi owoce, gości zawożono do Gochran, ochrona państwowa. Ta organizacja utworzona przez Lenina w 1917 roku miała pod sobą centralne magazyny, do których zwożono i z których wywożono w zaplombowanych pudłach zagrabione rzeczy, tworząc nieprzerwany potok złota i diamentów. Nawet fantazja Szeherazade nie byłaby w stanie wyobrazić sobie nic bardziej imponującego niż to, co znajduje się w magazynach, w których skoncentrowano wszystkie wartościowe przedmioty zgromadzone przez kraj i jego mieszkańców przez wiele stuleci. Żałośnie wyglądałby Iwan Groźny, który przechwalał się ambasadorowi brytyjskiemu, przysłanemu do Moskwy przez królową Elżbietę, swoimi, jak mu się wydawało, ogromnymi skarbami. Zobaczyłby on, jakie skarby posiadł Lenin. Aż delegatom się na ich widok robiło niedobrze. Jeden z kominternowców zaczął histeryzować co zdradziło jego drobnomieszczańskie pochodzenie. I za to drobnomieszczaństwo został aresztowany, ale siedział tylko do 1922 roku. Delegaci rozjechali się szczęśliwi i podekscytowani. Moskiewscy gospodarze nie byli skąpcami. Każdy z członków kongresu zabrał ze sobą spore fundusze na utworzenie w swoich krajach organizacji bolszewickich i przygotowania światowej rewolucji. Jak wtedy mówiono, my na złość wszystkim burżujom, rozpalimy pożar. Nie wszystko przechodziło gładko. Otto Kusinen, który próbował przemycić z Moskwy do Finlandii kradzione brylanty, niektóre z tych brylantów były zapisane w światowych katalogach. A co za tym idzie, ich posiadacze byli dobrze znani. Wybuchł skandal. Oczywiście Moskwa o nim nic nie słyszała. I wywołał oburzenie. Wkrótce, luty 1920, skompromitowany wódz fińskiej klasy robotniczej musiał uciekać przed policją przez zamarzniętą zatokę fińską i na zawsze osiedlić się w Moskwie, w której wdzięczny Lenin zrobił go sekretarzem Komitetu Wykonawczego Kominternu, a Stalin nieco później, w marionetkowym rządzie, chciał go zrobić prezydentem Finlandii. Podobne sytuacje miały miejsce z niektórymi delegatami innych państw. Ale to już było mało istotne. Bo Moskwa nie przyznawała się do żadnych oskarżeń, mimo że ręce miała ubabrane po łokcie. Większość zagranicznych partii komunistycznych zaczęła rosnąć w siłę, jak grzyby po deszczu. W tym przypadku to chyba mu humory. Gleba była dobrze nawieziona depresją wojenną. Jedna tylko rzecz była niepokojąca. Nigdzie poza Węgrami nie podjęto aktywnego działania. A i faktem jest, że na Węgrzech te działania nie trwały długo. Bela Kun musiał uciekać do Moskwy. Jednak część węgierskiego złota udało się ukraść i przerzucić za granicą przez stworzony na tę okazję specjalny kanał przerzutowy. Lenin już wtedy zaczął się podejrzliwie przyglądać sprytnemu Węgrowi. Ale robiło mu się ciepło na sercu, gdy przypomniał sobie o terrorze, który Bela Kun wprowadził na Węgrzech i którego na szczęście nie udało mu się doprowadzić do końca. Miał na to za mało czasu. Na pocieszenie, kun otrzymał misję wywołania komunistycznej rewolucji w Niemczech, ale zawiedli go niemieccy towarzysze, choć cały przebieg rewolucji mieli rozpisany punkt po punkcie. Tchórzliwi socjaldemokraci. Postanowili nie stosować w Niemczech metod Lenina, widząc co bolszewicy wyprawiali po dojściu do władzy po upadku monarchii. Co więcej, pozwolili Kajzerowi uciec do Holandii i po stłumieniu przez siły zbrojne komunistycznej rebelii, wygonili won z Niemiec sowieckiego ambasadora Radka wysłanego do Berlina w celu umocnienia niemieckiej rewolucji. Zerwano z Moskwą stosunki dyplomatyczne. W tym samym czasie zostali zabici agenci Lenina, Lipknecht i róża Luksemburg. Zajęto liczne konta bankowe, tak lekkomyślnie rozmieszczone w Niemczech dzięki dobrym radom parwusa. Kto by pomyślał, że wypadki przybiorą taki obrót? Rozwścieczony i załamany Lenin jak zwykle bez wahania sklął swoich wczorajszych przyjaciół słowami. Przywódcy wzorcowej dla świata, robotniczej partii Marksistowskich Niemiec. To grupa łajdaków, którzy sprzedali się kapitalistycznym draniom. Najbardziej obrzydliwi kaci, będący na służbie kontrrewolucyjnej burżuazji i monarchii. Relacje z Niemcami zostały przywrócone dopiero po dostaniu się do władzy partii burżuazyjnych. Lenin był mściwy. W lipcu 1920 roku najpierw w Piotrogrodzie, a następnie w Moskwie, otworzono drugi kongres kominternu. O ile na pierwszym kongresie wybrano władzę Kominternu, przewodniczącym wybrano Zinowiewa, następne władze pojadły, popiły, pogadały, obdzieliły się złotem i diamentami. O tyle na drugim kongresie zaczęły się już rozmowy o konkretach, ale i sytuacja była już zupełnie inna. Pozostawienie swojemu losowi przez Armię Ochotniczą Kozaków z nad Donu i Kubania oznaczało początek upadku Białych których hasłem przewodnim było dla Rosji jednej i niepodzielnej. Hasło to nie znalazło odzewu wśród wielonarodowej populacji umierającego imperium. Polacy zgromadzili się, by walczyć razem z Denikinem, który desperacko szukał posiłków, lecz oni żądali uznania ich niezależności i tym uzależniali swój udział we wspólnej walce. Tego samego żądali od Judenicza Finowie w trakcie negocjacji o wspólnym pochodzie na Piotrogród. My Rosją nie targujemy, niezmiennie powtarzali przywódcy Białych, woląc nieuniknioną porażkę od porzucenia zasad patriotyzmu. Rosją targowali inni i to jak targowali. Upadek Białych otworzył Bolszewikom drogę na skalę światową, dlatego w centrum uwagi drugiego Kongresu były główne problemy programowe, strategiczne, taktyczne i organizacyjne kominternu. Decyzje drugiego kongresu dotyczące wymienionych dziedzin zostały wypracowane pod przywództwem Lenina i były fundamentem ideowym dla funkcjonowania kominternu. Otwierając kongres, Lenin zacytował swoje ulubione hasło Naszą sprawą jest sprawa ogólnoświatowej rewolucji proletariackiej. Sprawa utworzenia Światowej Republiki Sowieckiej. W nawiasie tu długie, burzliwe oklaski, po czym orkiestra zaczyna grać międzynarodówkę. Myśl Lenina została rozwinięta przez przewodniczącego komiternu Zinowiewa, który pouczał delegatów na spotkaniach, jak mają się zorganizować, by prostą drogą dojść do dominacji nad światem. Decydującym środkiem naszej walki jest powstanie zbrojne. I dlatego potrzebujemy, byście w swoich krajach zorganizowali siły rewolucyjne, które stopniowo będziemy centralizować. Zgodnie z postawionymi zadaniami, Kongres przyjął statut kominternu jako jeden dla Międzynarodowej Partii Komunistycznej z sekcjami w różnych krajach. A w rezultacie, naturalnym następnym krokiem było utworzenie wojskowego departamentu kominternu, który swoje zadanie określał słowami. Cytat. Najważniejszym kolejnym historycznym krokiem ruchu rewolucyjnego klasy robotniczej będzie konieczność przejścia do ofensywy, z chwilą gdy tylko pojawią się ku temu sprzyjające warunki. Armia Czerwona, główna broń klasy robotniczej, musi być tak przygotowana, aby wypełnić swoją ofensywną misję w dowolnej części przyszłego frontu. Granica tego frontu w niedalekiej przyszłości Określą zewnętrzne granice Starego Świata. Takie mieli apetyty. Przyjęta przez kongres rezolucja o głównych zadaniach komunistycznej międzynarodówki głosiła, cytat: Tylko gwałtowne obalenie burżuazji, konfiskata jej własności, zniszczenie od samej góry do samego dołu aparatu państwowego, władzy sądowniczej, wojska, administracji lokalnej tym podobne." Powinny zapewnić zwycięstwo rewolucji proletariatu. Aby to osiągnąć, Międzynarodowa Partia Komunistyczna musi być zbudowana na bazie twardego proletariackiego centralizmu i wojskowej dyscypliny. Ponadto kongres przyjął i opublikował do wszystkich robotników na świecie manifest: cytat Zabić imperializm. Jednak do działania międzynarodowej wojskowo-terrorystycznej organizacji. Potrzebne były niemałe pieniądze, a skąd je wziąć, jeśli nie ze stolicy przyszłego, ogólnoświatowego Imperium Proletariatu, czyli z Moskwy? Dlatego postanowiono zwrócić się do rosyjskiej partii komunistycznej z propozycją, by ta wzięła na siebie główny ciężar kosztów, jakie ponosi Komitet Wykonawczy Kominternu. Zrabowane pieniądze wydaje się lekką ręką. Udzielono dwóch odpowiedzi, jedna Lenina, a druga Zinowiewa. Lenin z niezwykłą czułością napisał. Rosyjska Partia Komunistyczna uznała za swój honorowy obowiązek wypełnić propozycję Komitetu Wykonawczego. Wturował Muzynowiew. Rosyjska Partia Komunistyczna uważa za swój obowiązek i największy zaszczyt przyjść z pomocą braterskim partiom i pomagać im całą swoją mocą. Przedstawiciele braterskich partii, otrzymawszy z Moskwy ogromne środki, z pasją zabrali się do pracy. Powstały firmy i spółki akcyjne, te prawdziwe i te wymyślone. Wykupowano nieruchomości, podkupowano urzędników państwowych, organizowano strajki, a nawet akty sabotażu. Jak tsunami rzucili się na powojenną zakrawioną Europę, komunistyczne gazety przepowiadały nieuchronną śmierć cywilizacji europejskiej. Dając tym samym początek różnorodnym prądom, takim jak faszyzm czy nazizm. Departament wojskowy też nie zasypiał gruszek w popiele, tworząc walczące w całej Europie oddziały proletariatu. Na przykład Rudfront Front Kampf Bunda, gdzie m.in. stawiał swoje pierwsze kroki Allende, przyszły prezydent Chile. Szyto im mundury, kupowano broń którą w razie potrzeby można było otrzymać za darmo w każdej radzieckiej ambasadzie lub misji handlowej. Tak w owym czasie wyglądała ogólnoeuropejska rewolucja proletariatu. Lecz, jakby to nie było przyjemnie, to przekształcenie Europy w ogromne pole wyniszczającej wojny domowej wymagało na ten cel środków, które trzeba po wypompowaniu z Rosji umieścić w bezpiecznym miejscu. Szwajcaria, Szwecja, a tym bardziej Niemcy nie nadawały się do tego celu. Szczególnie Szwajcaria, co do której obmyślano plan ewakuacji zawartości sejfów bankowych w takie miejsca w Alpach, gdzie nawet ogólnoświatowa czeka nie znajdzie ich przez najbliższe 100 lat. W związku z tym już wcześniej ustalono zgodnie ze wszystkimi zasadami rozpoczęcie przekazywania pieniędzy do banków mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. Ameryka była daleko, i nie wchodziła w najbliższe plany Lenina, a i z jej finansistami rozmawiało się dużo przyjemniej niż ze szwajcarskimi gnomami. Jedynym problemem było to, że zgodnie z amerykańskim prawem, duży depozyt w amerykańskich bankach możliwy był tylko w stosunkach handlowych z dużymi firmami, które wcześniej zatwierdził rząd amerykański. W przeciwieństwie do banków szwajcarskich, banki amerykańskie Nigdy nie były miejscem, w którym składano depozyty. Prędzej banki amerykańskie były sercem, które pchało złoto w tętnicach, napędzając tym samym amerykańską gospodarkę. Chodzi o czasy, gdy jeszcze nie było Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ani związków ekonomicznych, ani międzynarodowego systemu bankowego. Banki szwajcarskie, w przeciwieństwie tamtych czasów, nie funkcjonowały w światowej ekonomii, której jeszcze wtedy nie było, i zajmowały się, najprościej rzecz ujmując, lichwą. Imperializm dopiero się rodził, a nie, jak niektórzy sądzili, umierał. Niektórzy dziecięcy płacz Lenina przyjęli jako przedśmiertny jęk, i Lenin, zainspirowany tym odkryciem, zaczął z radością kopać grób imperializmowi, do którego trzeba było się położyć samemu wraz ze swoim szalonym nauczaniem.